którym mogę nagrać coś w łazience, kiedy już nikt z niej nie korzysta. Tak mam tą paskę z uszami, ale i tak za bardzo jej nie będziecie. A nie, wyście jej jeszcze chyba nie widzieli. No. Ale tak nad morzem zakupiłam, to jest taka śmiechowa. Ale dzisiaj mamy przejść sobie do tej maseczki z Biedronki. Tropical Island Watermelon Jelly Mask. To jest ta maseczka. I to jest nawilżająca. Jak widzicie, ja tu mam jakieś parę niedoskonałości, ale to tam będzie. W końcu mi zniknie. Jak to zwykle raz w miesiącu wywala, nie? Więc tu piszę. Fajne. Jesteś odkrywcą, podążaj szlakami rytuałów pielęgnacyjnych, na których poznasz unikalną moc maseczek o konsystencji galaretki. Połączenie ekstraktów z arbuza i zielonej herbaty przyczynia się do poprawy kondycji skóry poprzez intensywne nawilżenie i zdolności do opóźnienia procesu starzenia. Sposób użycia. Żelową maseczką rozprowadź równomiernie na twarzy, omijając okolice oczu. Pozostaw na skórze około 15 minut, masuj kolistymi ruchami. Po tym czasie zmyj ciepłą wodą, stosuj 2 razy w tygodniu. No my nie będziemy stosować jej 2 razy w tygodniu. To teraz Wam mogę powiedzieć. Ja ją przetestuję z Wami i zobaczymy, czy ta kaserzytka starczy mi na raz, czy na 2 razy. Dobra, tutaj mamy po bokach takie wcięcia, żeby móc ją otworzyć, ale ją otworzę, mam nadzieję, że mi się uda tylko z jednej strony. Dzisiaj mamy właśnie arbuz i zielona herbata, no proszę. Limited edition, fajne mają te niektóre limited edition z Biedry. Ja mam też inne limitowanki, ale nie zdążę już Wam ich przetestować. Następnym razem może. Może mi się uda, dobra. Ja tak otwieram zawsze do połowy maseczkę, tak się przynajmniej staram. I... O, jaki ma przyjemny zapach. Takiego melona bardziej niż arbuza. Mam być szczera. Tak wącham. Nie, przyjemny jest zapach, ale to jest różowa. Taka różowa. Taka różowo-czerwona, o widzicie, taka... Taka różowo-czerwona i rzeczywiście jest taka bardziej różowa, moim zdaniem. Rzeczywiście taka strasznie galaretkowa. Okej. A, od ciepła dłonie się roztapia. Spoko. To fajnie. Ja sobie dołożę maseczkę. Wskoczę pod prysznic. I wtedy i przyjdę do Was, jak się już właśnie ogarnę. Wiem, że mam zarobić tą koszulę nocną, tak, ja wiem. Ale nie sam seks. Ale jestem w domu. I wiecie. Nikt mnie tutaj nie ogląda. Tylko Wy w tej chwili. I stwierdzam, że to jest świetne miejsce, ta półeczka przy lustrze na aparat. Super miejsce. Polecam. Nie, zapach jest bardzo przyjemny, konsystencja jest bardzo żelowa. Praktycznie tego na twarzy nie widać, ja mam świeżo umytą twarz. I no nie starczy mi to jeszcze spokojnie na raz albo i dwa razy. Nie wiem, mam taką małą twarz, czy jak? Te uszy mi zaraz spadną. Dobra, ja ją równomiernie odprowadziłam. Rzeczywiście bardzo żelowa. A zapach ma taki delikatny, przyjemny, owocowy, taki nie to melon, nie to arbuz, ale taki fajny. Jest żelowa, ja lubię maseczki w żelowej konsystencji.
Mówię, mi jeszcze sporo zostało tej maseczki, więc spokojnie jeszcze jeden raz, jak na dwa będę miała. Ale to wtedy sobie tak jak zrobię, tak jak oni to mówią, dwa razy w tygodniu. Dzisiaj mamy środa? Nie, dzisiaj mamy czwartek. A ten filmik robię na jutro, na piątek. Bo go nagram, składam i wrzucam przez noc całą. Więc sobie jeszcze w przyszłym tygodniu zrobię i jeszcze później zobaczymy. Dobrze, pozostaje na skórze około 15 minut. Masuj kulistymi ruchami. Później. Okej. Po tym czasie zmyj ciepłą wodą. No tak, masowałam kulistymi ruchami. Jeszcze raz to poprawię, żeby nie było. Taka trochę pianka się z niej robi. Mówię szczerze, ale konsystencja jest całkiem spoko. Mi się podoba. Możecie, że tak powiem, wyjść z łazienki i nikogo nie przestraszycie. Jakąś, wiecie, maseczką w innym kolorze skóry, bo jest przeźroczysta po prostu. Nawet nie widzę tego takiego odcieniu różowego. Ja jestem czerwona, bo jestem świeżo po myciu twarzy. Ale nic poza tym. Gdzie ja schowam tą maseczkę? No zaraz ją schowam jakoś. Nie, tutaj sobie położymy. Ona jest tak otwarta, jest jeszcze okrągła, więc ciężko ją postawić. Ale chyba mi się udało. Dobra, mam ją postawioną. Umyję sobie łapkę. Ona już fajnie wysycha, powiem wam. Teraz będę miała misję ściągnąć koszulę nocną. Bez upaćkania się. Oje. Ale dobra. Maseczka mi fajnie zasycha. Ja się idę myć. I wrócę do was, jak maseczka mi już zaschnie i będziemy ją usmywać. Hej! Wracam do was po prysznicu. Już widzę, lustro mi paruje, zaraz będą się otworzyć drzwi. Ale mówię, nie otwieram ich. O, moje uszy. Ze względu na to, że chcę skończyć ten filmik, a nie chcę, żeby było słychać kogoś obudziło, bo mówię, jest późno. Co wam mogę na ten temat powiedzieć? Fajna maseczka, żelowa, wiadomo. Jesteśmy teraz tacy trochę klejący, ale uczucie na twarzy nie jest, wiecie, jak macie ją, to nie jest klejące, tylko troszeczkę w okolicach brody może. I maseczka dobrze się dosyć wsiąkła. Mówię, byłam spokojnie 15 minut pod prysznicem, się ogarnęłam. Maseczka jest dobra pod prysznic, do kąpieli, ale jak nie myjecie głowę, bo jak myjecie głowę, to zapewne zacznie wam ściekać. Ja dzisiaj nie myłam głowy, bo zawsze myję głowę oddzielnie. Ja myję głowę oddzielnie niż resztę ciała. Tak więc... Ale maseczka jest fajna. Teraz ją sobie przy was zmyję. Przyjemnie zastyga, mówię, nie ma jakiegoś takiego dziwnego wrażenia, że coś was uwiera, czy coś, bo niektóre maseczki są takie. A panie, jak macie spięte włosy, to włosy wam się do twarzy nie przykleją. Ja mam taką rękawicę do zmywania. Jest bardzo fajna. Będę musiała sobie zakupić kolejną, bo ta już jest trochę zużyta. Na pewno Rossmann albo Natura. Za nieduże pieniądze. Albo jakaś promocja była. No na pewno. Coś z tych dwóch rzeczy. Wiem też, że na chińskiej stronce typu AliExpress też są takie rękawice i może zamówię sobie jedną taką z Froty, bo widziałam. No, teraz wypłuczę i jeszcze raz sobie przyjadę twarz. Powiem tak, odczucia mam fajne. Cóż więcej mogę dodać? Fajna maseczka, żelowa. Zaraz będę musiała namurzyć krem. Ma być nawilżająca, wiecie, jakiegoś super nawilżenia nie odczuwam, no bo to jest dopiero pierwszy raz, wiadomo. Ale jak się przyglądam mojemu odbiciu w lustrze, powinno być spoko. Twarz tak po prostu.
prostu ręczniczek. O. Czuję się znacznie lepiej. Nie, zaraz bym musiała na pewno nakremować twarz. Już widzę, wychodzą mi bory pod oczami coraz większe, bo jest coraz później. Ja jestem zmęczona. Musiałam dzisiaj wcześniej wstać, bo jechałam po puszki dla kota do netto. Była promocja. To wam tak mogę powiedzieć mimochodem. Ale maseczka fajna. Skóra jest po niej taka przyjemna, miękka. Możliwe, że nawilżona, ale wiecie, ja ogólnie mam skórę tłustą, więc ciężko mi określić nawilżenie, szczególnie, że ja potrafię używać kremów bardzo nawilżających, więc wiecie. Ale pozytywnie mi skóra jest miękka, jest fajna. Więc tak, maseczka jest fajna, polecam, jest niedroga, więc jeśli chcecie, dostaniecie gdzieś. To spoko, jest fajna. Wydaje mi się, że wystarczy na 2-3 razy, przynajmniej tak jak ja używam. Jak lubicie całość nałożyć, spoko. No cóż, mam nadzieję, że test wam się podobał. Zostawicie jakieś komentarze i łapki w górę. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Moje social media macie jak zwykle opisane w opisie filmiku. I do zobaczenia w następnym. Pa, pa!